Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pyknijmy w League of Legends. No i dzisiaj ze mną znowu Yoshi. Tak, jestem ja. I znowu bawimy się w Elohell. Zrobiliśmy sobie tak z godzinkę przerwy, bo musieliśmy swoje sprawy ogarnąć. Tak. No i lecimy. Zresztą widać jest... O, już są te pool party skiny. Są? No na tym koncie to chyba jakoś nie za bardzo mi się widzi kupować. Nie, ale tak tylko sobie mogę... Aha. Ja bym poszedł sobie na topa. Naprawdę bym chciał sobie poownić, ale... No ja bym sobie poszedł na mida, no ale na tym koncie to... Zresztą zobaczcie, jakie są rudy na mida. AP per level. 19 mam na... Znaczy 19 AP na 18 poziomie. Spoko. Zawsze na proch. No dokładnie. No co w końcu, AP carry, no to musi mieć AP, tak? Dokładnie. Dobra. Ja polecę znowu w dżunglę. No nie poszedłbym Jarkiem, ale myślę, że się obrazicie. Może nie obrazicie, ale... Nie wiem, top czy mid szybko. Iść na mida. Nie, sorry goście, jestem mid. Nie jesteś first pickiem. A nie, zbanuję sobie Eliski, znów pójdę Eliską. O, ci już mają chociaż Knight'a po Raidzie. Dur, co to może dobra mumia tutaj na tym poziomie? No, tak. Znaczy ja się boję mumie. Ogólnie, to jest jeden z tych trzech Shen, Malphite, Amumu, który jest... A widziałeś Bronzozorda? Nie. Taki Amumu, Shen, Malphite, Blitzcrank i ten... I Cho'Gath, taki wiesz, taki jeden koleś zrobiony z takim wielkim na klacie, takim brązem. Akurat Cho'Gath? No. Więc nie wiem, czym tu ludzie sporo grają. Nie, Pantheon i Master jest dosyć sporo grane. Mastera myślę, bo oni to mogą... Bani. No. Bani. I am mid. Nope. I am mid. Spoko. Ej, to jest nie fair. Czemu zawsze masz lepsze konto ode mnie, tak? Nawet jak gram na tych swoich kontach, to zawsze jestem last at the first. Oj tam. Oj, co jeszcze? Malphite, czyżby oni jeszcze panowali Shrena? Nie, oni tak, oni mają first picka, lubię żyć, I said first. But I pick first. La. Pick order. Wiesz, większe niż cow order. Cow order. Tak. Cow order, o właśnie cow of chujarec. Okej, double meat. Okej. Czy widzisz? Nie, ja sobie chyba znów Elise poszedł, co? Masz na tym koncie tą? Luxana? Chyba nie mam. Lux... Nie ma. Nie, bo myślę, że mógłbyś iść czymś... uniwersalnym. Mogę iść karmą, ale to kupa, nie? Nie wiem, no wymyśl coś tak czy siak. Wiesz ile meczy chodziłem na bota Jarkiem i to się... I will spodziewa. Support go top. No dobra, mogę iść na topa. Spoko. Trynta i wyczabana? Mhm. No dobra, jak chcesz. No, nie mam mojej proskórki, król Trymdama. Ade agresiv. Ade agresiv. Czekaj, zobaczymy. A ja mam po prostu sepkowaty tank. 21.09. O, tak. Kurde, Jarka mi zbanowali. Nawet dobrze, bo i tak chciałem iść czymś innym, żeby was nie zanudzić. Poszedłem Udyrem, bo wiem, że Udyr jest cholernie mocny, ale... Ja zwłaszcza nie... ze skinem, jak się mocno mocno. Ale ja go nie mam na swoim koncie, więc obawiam się, że będę obsysał, więc albo Riven, albo Jax. Riven na tym elo myślę, że nawet się może sprawdzić w dżungli. Czekaj, ja normalnie grałem Riven w dżungli na tym stuwerze. No i powiem ci, że wychodziło. Ja miałem loterię. Raz wyszło, raz nie wyszło. Bo to jest takie, że nie wiem, u mnie zawsze wychodzi, to nie było... Lepsze to niż nic. No dobra, może... Chociaż nie, Lux dla mnie to jeszcze może być, tak? Nie jest oczywiście, znaczy ogólnie... Nie, jak na mówię, to Lux support to jest zupełna pomyłka. Proszę klika na support. Ludzie nie wiem, czy wiecie, ale ja ogólnie gram supportami, więc mainuję i... O nie, on idzie co? Nie, proszę. Boże. Będziesz kupą. Katarina. Nie, no tak, na Fizę Katarina. Najlepszy pik świata. Oj.
że Lux może być, tak? Są często pikowane właśnie, jak ludzie chcą mieć WP, sobie pikują albo Luxanę, albo Nidalkę. Już uważam, że z tego dwojga to już lepsze jest Luxana. Asze. Mech. Czym ja mam iść do tej dżungli? Aha, Jax jest podpikowany, czyli zostałem tylko Riven. Tak. Albo Ewę. Nie, ja tu nic za penidę, w ogóle fajnie, jeden ranked Ewę, zawsze dopiero zaczynałem grać rankedy 0-7. 9 farmy chyba, ja nie wiem jak to zrobił. WW Riven, bo Udyrem nawet nie będę próbował. A, Riven, chuj. Najwyżej nie wyjdzie. Wyjdzie, to jest brąz. No. No widziałeś jak ja z tą Aliską grałem, ja się wywalałem w nich tak po prostu na pałę i oni nie potrafili mnie nawet zabić, także wiesz. Zabijałem sobie tam jedno od dwóch i wtedy ginąłem, ale nie potrafili mnie... Ja takie dwa zgony miałem głupie tak totalnie przez moją za dużą pewność siebie i ten. I tak wyszło. Mogę mieć spokojnie w poprzednim meczu jeden zgon, ale chuj. Może być. Mhm. Dobra, zobaczymy co oni pikną. No, pewnie dżunglera teraz. Albo, a może ta stop. Op. Garen! Fuck you, Garen. Dobra, wszyscy wybrani, to też przechodzimy. Okej, jesteśmy już w grze. Tak. I teraz Yoshi, jako że może sobie spokojnie zminimalizować, ponieważ się nie nagrywa, to się wypowie o naszych przeciwnikach, ponieważ ma dostęp do LoL Nexusa. Tak, ale mi się wczytuje jak krew z nosa. Wczytuje się jak krew z nosa. No tak. O, ale mi mocno uderzyłeś. Krew z nosa mi się aż wczytuje. Ja ty to słaby jesteś, wiesz. tak. Ja jestem plus 1. No. Kata brąz 1, no mam Magic Res nawet. Aszka, brąz 3. Jakieś tam okej, całkiem runy, powiedzmy, że nie są takie tragiczne. Fizz, brąz 1. Nie ma Magic Resist w ogóle. 30 AP, 7 Magic Penne, 21.09 Mastery. No to się boję, jeżeli 21.09. Soraka. W ogóle też nie, armora ani pancerza, boże, armora ani pancerza, armora ani Magic Rezów ma 0.9.21.4. Varus brąz 2. A Grenias, słabe. Ile ma armora? 9 i ma 4 critical damage. Och, nie. To w co ma resztę runy wale? 11 attack damage, 9 armor, 5.5 magic damage i Magic Resist i Critical Damage 4.46 i 0.273 Mastery. Jak dla mnie to wyglądają jak nieskończone runy na Leszczego. Może. No. Ale nie, no ma wypełnione teoretycznie, tak, bo nie ma no entry, no nie? A, ale nie, no jak ma wypełnione chyba jedno już ze wszystkiego, to już ma to wyświetlone, tak mi się przynajmniej. Aha, to nie, może. Dobra. Nie. No entry ma kiedy chyba nie ma nic kompletnie. Dobra, zaczytali się. Ja muszę sobie muzykę podgłosić, bo pod koniec poprzedniego ją ściszyłem. Dobra, ale tryhard. No ja się jeszcze nie wczytałem, halo. Ja się czytałem. Dobra, opcje grafika, tak? Wiesz, że mogę wstać moją rozdzielczość i animację interfejsu. Chowaj się, dobra. O Boże, jak to teraz ładnie wygląda wszystko. Chowaj się, dobra. Jak to przepięknie wygląda. Czemu to jest takie duże teraz i dziwne? Boże, jak to tak dziwnie grać z Riven bez skina i z PL w nicku. No, odezwał się Sebek1908.pl. Mam ci przypomnieć? Jesteś śmieszny, ja to wytnę. Chyba zarąbisty śmieszny, nie wiem co ci chodzi. Ej, z ranem mam 32 AD dodatkowe. No spoko, to mi zrobisz reda, okej? Okay? Spoko. Reda powiem. W ogóle na chuja idę na blue? No nie wiem, ja zawsze robię blue, lol. Jak nie, to nie. Dobra. Dam radę, nie? Nie wiem, ja zawsze robię blue. Znaczy, zależy od mojej taktyki juglowania. Tylko musi mi kata trochę pomóc, kata... Jak kata ci ma pomóc, jak jest mele? Użyć ci Q? Tak. No to, wow. Masz rację. Nie, ale to stracisz parę sekund, dobra? Dobra, przecież jestem na Garena z teleportem. Już mi się tam nie chceć na tego bota, bo te ludki pewnie nie ogarną. 6 pancerza i 16 mecz kresów. Bo, czekaj, wolisz na ta Katarina. Ła, z najwyższego dowództwa jest przecież, no ej. Kranu 9. Konu. Konu, to jest koniu pewnie. 9, 2. Ej, ona chyba idzie ci pół, albo ona defuje.
Ej. Nie wiem, nie lubię defowania, bo powiem tak, jak jest defowanie z tego miejsca, to ona zginie, a jak ja stoję w tym miejscu, to jeszcze jestem w stanie uciec. Tak jest moje zdanie. Dawaj, chodź szybko. Ja ci nie wiem, co zaczną. Bo zacząłem ci się. No ma, to jest spoko. Gareniasty, ile ty tam masz tego pancerza? Ile tak? 15 dodatkowego zaczął starczą, mech. W ogóle Tryndom grałem chyba ostatni raz, jakieś parę miesięcy temu. Ale to jest brąz, to może, może dam tak. Taki Trynda 0.10. A mi jebnął. Spoko, spoko, kata wykeruje. No to jest kata z najwyższego dowództwa. Ej, właśnie, może kto będzie brał Reda? Co? Kto będzie brał Reda? To znaczy? Blue chyba ci chodzi. Tak, Blue, dokładnie. Ja mogę brać. Kroczy kurde na ulta. Ej, no, dobra, mam dwa las hity. Nie gram w tą grę. Ej, no, Ja już mam uderzać miliona i on po prostu... nie. Ale ja jestem Szymon w dupie. Czemu? Nie masz Reda. Nie no, mam Reda, ale no, przez to, że zacząłem od tego, było to strasznie... kijowo to wyszło. Teraz z Redem już mogę dżunglować sobie, no ale... bez sensu. Na przyszłość wiem, że już. Żeby się mnie nie słuchać, tak wiem. O nie, nie wpadnę na tego Fiza. Boże, jaki jestem mało tankowaty. Gdzie mamy coś jak ten, czy totalnie nic? Nie no, można coś zrobić, chociaż mam... nie ma. Co ty? Cię pytasz o wardy, lol. Ja pierdolę, nie. O, i tak mam więcej laski techniczną, to tyfy. Dobra, wpadam. No, staram się. 500 HP. O, czuję garen double kill. Zobacz, on bije damage. Nie, dokładnie. Teraz. Teraz? Sorry. Myślę, że nie. Myślę, że nie zabijemy go dokładnie. Mech. Całkiem ładnie go przynajmniej straliśmy. O, kreta jeszcze expo. Proszę bardzo. Polecę jakoś w jego dżunglę. Mhm. Nie wiem co maksować w tym momencie. Czy Q, czy W. Cool. Tak myślę też. Myślę, że to zrobienie ostatecznego króla na tym trincie nie będzie całkiem złym pomysłem na tego Garena. Ja totalnie się nie znam Tryndą. Wiesz w ogóle jakie moje było jeszcze jakiś czas temu podejście do Tryndy? 300 elo. Tak, graliśmy teamówki i kurko zawsze pikował Tryndę, to... to bo zawsze nie, no panowie, wszystko, ale nie Trynda. A on tak, a właśnie, że Trynda. I ten Kacper Ruciński, taki po pornolach. Tak. Litość. Nie, tylko nie na twarz. Duma. O właśnie, że na twarz. Świetny koleś. B00. Czemu my tak nie ciśniemy, co? Wiesz co, bo jestem Riven. Bo Riven dżungli. No właśnie, tak nie za bardzo wiem, jak mam tym cisnąć. Mhm. Znaczy, nie to, że uważam to za słaby pick, bo nie wiem jak... Ale chyba też będę. Co? Jak myślisz, co zbudować? Spirit Stone'a, czy... I później normalnie, tak jak na to potem... Ale to nie ma sensu na razie budować Spirit Stone'a, uważam. Czemu? O, bo mi za dużo nie daje. Bo to jest głównie chodzi o regenerację. Dobra, tu tracę czas. Raz, dwa, trzy, jeden, mam 360. Cloak Armor. Cloak Armor? Cloak Armor. Cloak? Cloak. Cloak Armor. Nawet opuszczę mi Garen, bo się boję zdąbić na razie, bo nie wiem itemów. A ty masz buty? Mam buty. Spoczka, spoczka. Też Garen, to je możesz nawet zdejmować ją. Masz
już szósty? Tak. Ja już czuję, co tu się będzie działo. Ja znam Garenów ogólnie. Każdy Garen leci tak za kilą, bo myślę, że jak ma 2000 HP, to jest już, wiesz, nie do zabicia. Znaczy, no bo przeważnie tak jest, ale... Oczywiście Garen siedzi w krzakach, tylko czeka, żeby wyjść na mnie, tylko... No wiedziałem, że bardzo. Przykład standardowego Garena. Dobra. Och, ta Lux zginie chyba. Ło! Okej, okay. Przeżywa jeszcze. No ziomuś, puszuj to szybciej, Boże. Frizuje linię, pedał. To też jakiś smurf pewnie. Znaczy on jest Silver 5 ogólnie w tym Garen. Także najcięższy przeciwnik mi się kurde trafił. Dobra. Cofam się, to jest nothing to do here. Garen, puszuj to. Może mi się uda ukraść kogoś mnie na dżungli. Jaxa. Na który właśnie robił blue. GG, WP, report sebek. No Katarina. Oh yeah. Oh, Kata, pan taki. No, o tak chamsko, wskoczył mi ten fiziu. A widzisz. Aż mi smutno. Jak ci smutno, to ci źle walni formę dysku C. Okej, no dobra, no spoko Katarina. Dobra. Powiedzmy, że nie jestem aż tak toksyczny, jak jestem. Red, blue top. Dożyjesz do tego czasu, czy muszę coś ominąć? Spoko. Bo ja nie mam szóstego, nie? Farm sobie. Też sobie farmię. Garen jak próbuję zabijać. Myślę, że Garen powinieneś mnie zdejwować. Naprawdę. Ja wiem, że chcesz. Ja wiem, że to chcesz, widzę to w twoich oczach, dokładnie. Nie, ulta odpaliłem! Już myślałem, że będzie leciał za mną. Czaisz ten ból dupy teraz. No to teraz będzie dupa. No tak. Dobra. Cofnij się. Ta. Odpuszczam, na razie lecę na topa po farmę. Mam wardzika, postawię ci. Dziękuję. Mamy lejto. Oni wcale nie mają lejta z Fizzem, Varusem, Jaxem i Garenem. Nie, wcale. Wcale nie tak. Spokojnie, mamy Katarinę. To jest super mega lejt. No, zwłaszcza jak ktoś przerwił ulta, wtedy jest najlepszy late. SS Jax w dżungli, nie no spoko. Zawsze na propsie SS. Mam smite 640. Okej, okay, może będzie jeszcze jego red. Gareniasty. No dobra. Randuina chyba składa. O! Wiesz co, mnie tu ciska strasznie. Zwłaszcza przez to, że on ma to silence'a głupiego. Nie mam jak. O, dość ładnie. O, fizz. No, chyba kill. Lol. Ulta puścił na ślepo, czaisz to? Nie, oczywiście nie trafił. Wow, ten Garen mnie ciśnie, ej. Spoko. Znaczy nie, tu chodzi o to, że... I tak Kata się wpada. No nie, ona leci za Fizzem przecież. Tak? Tak. Widzisz? Nie wiem, no 900 HP i miałem tak szczerze mówiąc w dupie, co oni sobie tam robią. My spirit is
I tak to Garena nie zabijam i tak. Już się muszę nastawić tylko na farmienie. I tu na pewno jest ten Garen. Okej. Okay. I tu na stówę. Boże, ale ten wiedziałem. Blue, ten blue się marnuje, no ale ja nie wiem, nie no, muszę lecieć na botę. Oni się wycofną, a nie, ta Aszka jest tutaj. Spoko. No spoko, spoko. Już lecę. No ja tu jestem tylko, no. No wiesz. Dobra, nie wygram z tym i tak go nie zabiję. Muszę się skupić na farmie. Jaki trend odrobiłem się bić z Garenem. Wiesz, na razie to śmiesznie wygląda, bo ja mu biję kupę. Nie no, jesteś genialny. Bez Rivenau. O co ci chodzi? Ten tramwaj. Co nie chodzi? Czemu ja się z nim biję? Prawdopodobnie, bo chcesz zginąć. Ło! Flesza zwastowałem, bo myślałem, że ucieknie, lol. Dobrze, że nie nakręcałeś. SS Fizz. No to pewnie do mnie idzie. Ewentualnie na blue. Nie, ja, raczej nie. Dobra, nie ma go pierdzielu. Ty, ja wygrałem wymianę z Garenem. Cześć to. Cześć fazo. On to skupi jeszcze więcej armora, no oczywiście. 10% mnie obraża. Zawsze spok. Tu jest idzie. W ogóle od jakiego czasu stoi to moje bluzo, to jest... Nie wiem, ile sobie zrobić. Spoko? Zrobiłem sobie blue. Nie mówisz, skoro mówisz, że stoi bez niczego, to... Kata do ugla kill. Spoko. Gdyby mnie miniony nie bił, to byłoby jeszcze łatwiej. Mam nadzieję, że nie będzie KS. No, we can try this. Nie? Okej. Okay. Nie mogę rana. O jest, przecież w krzakach tylko siedział, spokojnie. To też taka cała taktyka gry Garena. A mu ulta to się z tym bije. Lolo, on przede mną ucieka. Cześć to. No bo to jesteś tym Damiarem. Zrobiłeś to w końcu? Tak. Zrobię sobie jeszcze wiczki i się cofnę. Ja się cofam, będę miał 34 króla, to już teraz dopiero go będę ciskał. Troszeczkę z nim tego odpalę. Wiesz co, ja myślę, że zazwyczaj no, niby sam Fajerka jest core na tym, na Riven. A myślę, że w tym przypadku bardziej randuin, no bo jak wpadłem na ganki, to jednak mam to W, które może, ale to jest za mało. No powiedzmy, no byś to E masz. Znaczy Boże, Q. Trzecie, nie? Czyli tak, najpierw składam item na wytrzymałość do dżungli. Mhm. W zasadzie już go złożyłem. Bardzo dobrze. Prawidłowo. Moja szkoła. No. Już się też jego nauczyłem, bo już się gra na dżungli. Raczej preferuję tą pozycję, więc się od niego nauczyłem. Ale tego, że raszuję na Riven Sunfairkę, nie Brutalizera, a nie... To jakoś nie rozumiem, ale spoko.
Aha, ja też padam. Spoko. Na Tulta nie muszę marnować na dajbowanie Garena. Spoko. A ja odpaliłem Tulta i tak trochę bez sensu. Puszczmy tego towera, skoro już tu jesteśmy w taką przewagą. Proxy Trindo! Bierz sobie farmę Ashe. Jak ty tam na topie sobie radzisz? O Boże! Ładnie, ładnie. No to jest zresztą brąz, tak? A ten no. Już meczuje, że to już jest tak z lekka wyrównany, nie? I tak możesz sobie pozwolić na naprawdę dużo, no ale już takie... Nie, daj spokój, ja tu stoję już minutę i nikt nie przeżył tego. O, dobra! Co jest? Kto? Nie, dwóch tylko. A, już on my way. Aha, nie on my way, nie on my way, totalnie nie on my way. Czemu? Bo dra... No chodź. Okej, okay. Już lecę. Aha. A ile mam w ogóle na smajcie? 760, okej. Okay. Boże, kata serio. Co, jest nie zabije? Nie, ona jest slowem strasznie. Pada tylko i od razu ulta wywaliła. Zresztą na bocie na razie się to sprawdziło, nie? Bo na Garena, który jest przytankowany, tak średnio, nie? Dobra, idź stąd już kata. Zagnijmy ją, dokładnie. No kata wypadł stąd. Proszę, idź stąd. Nie, ale wiesz co, to wychodzi tylko przez to, że to jest brąz. Mhm, tak. A, bo ja mówię ci, ja bym Riven na niczym wyższym raczej nie zagrał w dżungli. Takie jest moje zdanie. Idę sobie ukryć blue. Super tanki Garen. Dawaj, kata. Kill secure, ze spina. Oczywiście. Mogę sobie znowu blue wziąć? Ale tak, ja oddałem swoje luxy, ale... Ja i tak te cooldowny mam całkiem niskie, więc mi są niepotrzebne. Złożyłem jeszcze item, który mi troszeczkę obniża cooldowny, więc spoczko. Mhm. Nie wiem, jak chodzi tylko o to, żeby to było tam jeszcze szybciej. Jasne, nie za problemu. A poza tym tak, no, jak miało być i miało się marnować, to bez sensu. Kata i tak ma co chwilę ulta, to wiesz. Dokładnie. Z całego tym najbardziej się przyda aż Luxanie. Mhm. A bez wardów chcemy tak... Nie. Ale co z Garen w sumie? No, w sumie... Dobra, nie będę pisał, przecież to wiadomo. Po prostu zapingować. Wiesz, prawie drugiego towera puszczę, więc mogę się zdenerwować i przyjść tutaj ten sekret. O, skopałem. O nie. Ja rozumiem, że odpaliłeś ult. A, bo tam jest Katarina! Feeding time. Dawaj kwadrę! Nie mam ulta! Deszadę! Całkiem przyjemnie, nie? To easy. No, 4-1. Dzień dobry. 20 minuta i... Ej, ja zobacz jaki item mam tylko. Tylko oszczędzisz tego króla. Miałem 4000 golda nie wydane. O jest, dobra, wiecie co, ten mecz był zbyt easy. A no to co, żegnam się z wami i zapraszam do kolejnych odcinków. Hejka! Okay.